Ktoś zadał mi pytanie dotyczące księgi Henocha, więc odpowiadam. Chciałbym tylko zauważyć, że stwierdzenie dotyczące księgi Henocha, choć bardzo powszechne, jest całkowicie bezpodstawne. A to stwierdzenie brzmi, że rzekomo Juda cytował z Henocha księgi. Po pierwsze, jest to niedorzeczne, po drugie, cała księga Henocha to jest jedno wielkie kłamstwo. Doktryna listu Judy i doktryna tej księgi Henocha są zupełnie inne. Jeśli chodzi o fragment, który rzekomo został zapożyczony, są one całkowicie inne. Nie nazywam tego niesprawiedliwym, jest to zbyt powszechne. Prawdopodobnie istniała tradycja dotycząca tego proroctwa, a autor księgi Henocha wykorzystał tą tradycję do własnych celów. A w księdze Judy Bóg, Duch Święty, przekazuje nam ją zgodnie z prawdą. Jest dla mnie całkiem jasne, że księga Henocha została napisana przez wielkiego stronnika Żydów i wroga chrześcijan, niedługo po zniszczeniu Jerozolimy, albo jeszcze później. Widzi ten stronnik Żydów aż do zniszczenia swojej wieży. Potem, ale potem nie widzi dalej, jest pełen wszelkich obietnic dla tych, którzy są wierni judaizmowi. Henoch 88, 22 i 23 odnosi się dość wyraźnie do zniszczenia jerozolimskiej świątyni, do zniszczenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, przez Tytusa, i nie mógł dostrzec, czy później weszli do środka, czy później weszli do domu. Z kolei w 92 mamy sąd ostateczny, tak jak sobie wyobrażał ten wielki zwolennik żydostwa. Autor o nazwisku Lawrence podaje omawiany fragment księgi Henocha w następujący sposób. Oto on przychodzi z 10 tysiącami swoich świętych, aby wykonać na nich sąd i zniszczyć niegodziwych i zganić wszystkich cielesnych za wszystko, co grzeszni i bezbożni uczynili i popełnili przeciwko niemu. W księdze Judy jest dokładnie inaczej. W księdze Judy znajduje się ogólnie analogiczne proroctwo, ale nie jest ono skopiowane. Nie jest ono identyczne. W księdze Henocha święci są sądzeni, a niegodziwcy niszczeni. Juda z kolei nie zna sądu nad świętymi, bo wiemy z Pisma Świętego, że każdy święty otrzyma pochwałę od Boga, nie będzie sądzony. Kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie sądzony. I Juda tak właśnie naucza, że kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie sądzony. I jest to całkowicie inna doktryna Judy i całkowicie inna doktryna księgi Henocha. Jest to wyraźne, że doktryna księgi Henocha uważa Żydów za lud Boży, podczas gdy Juda już nie uważa Żydów za lud Boży, gdyż w tym czasie lud Boży jest to Kościół, a Żydzi na chwilę zostali odstawieni na bok, gdy dopiero w czasach ostatecznych będą oni przywróceni. I tuż przedtem mówi, a sąd przyjdzie na wszystkich sprawiedliwych, tenże fałszerz, użytkownik tych danych, który spisał księgę Henocha. Tuż przed tym właśnie tenże fałszerz, autor pseudoepigrafu, którym jest księga Henocha, a sąd przyjdzie na wszystkich sprawiedliwych. Tą nauczaną doktryną jest wykonywanie sądu na zachowanych, na zbawionych. Z kolei w księdze Judy Duch Święty uczy, że jest to sąd nad bezbożnymi, a w księdze Henocha diabeł nie ma nic o mówieniu o bezbożnych grzesznikach. Zarówno słowa, jak i doktryna jednej i drugiej księgi są inne, gdyż list Judy jest napisany przez Boga, Ducha Świętego, a księga Henocha jest napisana przez szatana, wroga dusz ludzkich.
Nie ma też najmniejszego dowodu na to, że księga Henocha była przed Judą, wręcz odwrotnie. Jestem przekonany, że księga Henocha została napisana po zniszczeniu Jerozolimy. Przypuszczam, że w takim razie także po liście Judy. Pomysł, że proroctwo było aktualne przed oboma, jest dość powszechny, ale do kopiowania nie ma żadnych dowodów. W księdze Henocha znajduje się wiele fragmentów, które pozwalają przypuszczać, że zostały one zaczerpnięte z już spisanego Nowego Testamentu. Niewątpliwie są to jedynie przysłowiowe powiedzenia używane przez wielu, ale jednak widać wyraźnie, że autor księgi Henocha doskonale znał już te wypowiedzi. Dużo wcześniej musiały one zatem być opublikowane. Zarówno elementy chronologiczne, jak i treść księgi Henocha prowadzą przy bliższym przyjrzeniu się do przypuszczenia, że księga została napisana przez Żyda, który był zmuszony uznać osąd swoich świętych, wiernych judaizmowi i traktował chrześcijan jako przewrotny zbiór. Pisał po zniszczeniu Jerozolimy, ale starał się sprawić, by Żydzi nadal wierzyli w spełnienie obietnic złożonych narodowi żydowskiemu. Oczywiście jest to ciekawe, jest to interesujące, ponieważ pokazuje obraz aktualnych pojęć tamtych czasów. Przedstawia autor księgi Henocha Chrystusa jako istniejącego przed stworzeniem, ale ukrytego. Nazywa go Synem Człowieczym, ale tak jest już w Starym Testamencie. Sprawia, że potop pochodzi ze świata, który się przechyla, gdzie widać wyraźnie, że w księdze Henocha jest to całkowicie błędna ludzka koncepcja płaskiej ziemi. Nie mówię więc o tym jako o celowo niesprawiedliwym. Może to być po prostu takie dziwactwo. To jest z drugiej ręki i powierzchowne, ale jest to aktualne na tamte czasy pojęcie, tylko że nie ma podstaw. Dlatego takie błędy. Autor nie miał żadnego natchnienia Bożego, a wręcz ludzkie albo sataniczne. Jest też coś, co uważam za fałszerstwo, za niesprawiedliwość. Autor księgi Henocha, jak to czyni w niezliczonych innych przypadkach, stwierdzając jako udowodnione i pewne, ponieważ niewierna klika, do której on należy, tak to ustaliła, co jest dalekie od tego, mówi nam takie słowa. Wykazano, że Ignacy wcale nie został wysłany do Rzymu, ale poniósł śmierć męczeńską w samej Antiochii 20 grudnia 115 roku. Następnie cytuję Blake'a jako świadka tego twierdzenia. A Blake przyjmuje datę, która była bardzo kwestionowana, ale w takich słowach. Ignacy, biskup Antiochii, który został zamęczony w Rzymie z powodu rozkazu Trajana w 115 roku. W tym samym miejscu znajdujemy nie mniej niż trzy martyrologie Ignacego podające relację z podróży męczennika z Antiochii do Rzymu. Ale wszystkie są uznawane za zwykłe legendy, o których istnieniu nie słyszymy aż do bardzo późnego okresu. W rzeczywistości cała literatura ignacjańska jest masą fałszerstw i oszustw. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, w jakim środowisku i z jakimi dostawcami miała do czynienia aktualna wersja księgi Henocha. Jeśli tego typu fałszerstwa i kłamstwa były przez nich produkowane w każdym dowolnym fragmencie, to nie można ufać również temu zakresowi, który oni dostarczyli. Więc jest to całkowicie błędna, fałszywa koncepcja, aby w jakikolwiek sposób z księgi Henocha pobierać przykłady, czy to na to, że była płaska ziemia, albo że były jakieś po prostu mieszanki między ludźmi a aniołami, jak to Henoch próbował wciskać.
jak to próbował autor księgi Henocha wciskać, bo to nie Henoch, siódmy po Adamie, nie Henoch, drugi po Adamie, nie miasto Henoch, ale zupełnie inny człowiek podający się za autora księgi Henocha, co całkowicie jest zbędnym fałszerstwem. Nie należy temu w żaden sposób ufać.